Cześć, Jacek z tej strony. Chciałbym Was zaprosić na nową serię tutoriali, która będzie publikowana przez tydzień od następnego poniedziałku codziennie. Jest to siedmiodniowy kurs pracy na tablecie graficznym. Jeżeli macie opory, jeżeli chodzi o pracę na tablecie graficznym, jeżeli macie tablet, tablet graficzny i nie mogliście się do niego przekonać, bo mieście problem z koordynacją ręka-oko-ekran-tablet, to jest to seria właśnie dla Was. A nawet jeżeli chcecie polepszyć swoje techniki retuszu, to od pewnego dnia w trakcie zaczynamy już retuszować zdjęcia, już nie tylko bawić się w rysowanie, ale również retuszować zdjęcia podstawowymi technikami, i w ostatnim siódmym dniu powtarzamy wszystkie techniki i retuszujemy całe zdjęcie z wykorzystaniem tego, czego się nauczyliśmy w ciągu poprzednich sześciu dni. Mamy również uwzględnione autorskie, powiedzmy, ćwiczenia. Na pracę z tabletem, które ułatwią Wam poruszanie się po systemie z użyciem piórka. Wytłumaczymy sobie, jak działają pędzle, jak działają wszystkie ustawienia, kontrola nacisku. Mamy również na to ćwiczenia. Także cała ta seria jest dla osób, które chce się przekonać do pracy na tablecie, która ma jakieś opory, której grupa osób, której na przykład nie wiem, tablet się nie spodobał, a chce spróbować jeszcze raz. Także gorąco zachęcam od przyszłego poniedziałku ta seria będzie się codziennie pojawiać, będzie to tydzień pracy na tablecie. Ostrzegam, tutoriale nie są krótkie, łącznie jest tam naprawdę kilka godzin w ciągu całego tygodnia pracy. Są ćwiczenia, są nawet powiedzmy zadania domowe. Także jest to pewnego rodzaju taka mała mini akademia pracy z tabletem. Wspomnę jeszcze, że partnerem całej tej serii jest firma Wacom, dlatego że ja używam tabletów Wacom na co dzień do swojej profesjonalnej pracy jako fotograf retuszer. Próbowałem wielu tabletów. Od Wacoma zacząłem, na Wacom je skończyłem. Natomiast tutorial tak naprawdę jest uniwersalny dla wszystkich. Po prostu pierwszy dzień tutorialu, w którym mówimy o konfiguracji tabletu będzie się odnosił tylko i wyłącznie do sterowników firmy Wacom. Także tutaj powiedzmy, jeżeli macie tablety innych firm, to możecie powiedzmy, że pominąć pierwszy dzień, ale już od drugiego dnia wszystko cała wiedza jest uniwersalna. Także gorąco zapraszam od poniedziałku 7 dni ze mną dla wytrwałych, dla ludzi o słabych nerwach. Polecam oglądać na półtorej razie przyspieszenie. Także za zachęcam gorąco jeszcze raz i widzimy się w następny poniedziałek. Hej!